Księgi do Natury, gdzie poruszam zagadnienia zdrowia, urody oraz rozwoju duchowego. I dzisiaj chciałabym Wam przybliżyć niesamowite właściwości lecznicze lipy szerokolistnej, bo dzisiaj tak przepięknie pachnie. I właśnie czerwiec i lipiec to jest czas zbierania tych kwiatów wspaniałych. Więc chciałabym Wam powiedzieć, po prostu, co może Wam dać niesamowita tutaj lipa. I powiedzieć troszeczkę też o jej składzie i scharakteryzować jej miejsce w ziołolecznictwie. A więc kwiaty lipy przede wszystkim zawierają w sobie kemferol, skacetynę, czyli rozyt, liczne sole mineralne, w tym sole manganu i tutaj właśnie ślazy, które będą miały to działanie powlekające, drogi oddechowe oraz przewód pokarmowy. I też witaminę C i, kochani, karotenoidy. Więc sam skład już mówi nam, czego możemy się spodziewać po tym wspaniałym drzewie. Otóż będzie nam pomagała w infekcjach i w zaziębieniach, przede wszystkim jako specyfik przeciwgorączkowy. Tutaj będzie nam również właśnie pomagała usuwać z dróg oddechowych przede wszystkim z oskrzeli, ale też i z płuc właśnie różnego rodzaju te śluzy i występujące w nich właśnie bakterie. Też będzie powlekała gardło, krtań, tchawice. Następnie, kochani moi, możemy też lipkę zastosować przy takich podrażnieniach też przewodu pokarmowego, przy nieżytach żołądka i przy nieżytach jelit. Tutaj byłoby dobrze lipkę zastosować właśnie w zestawie z tlnem i z rumiankiem. Jeśli chodzi o zaziębienia i o kaszel, to oczywiście możecie pić samą lipkę lub dodając do niej po prostu sok z malin bądź czarnego bzu, czy też z dzikiej róży, którą mam zawsze polecam na infekcję ze względu na wysoką zawartość witaminy C. Ale możecie też dodać lipkę do mieszanki tej płucnej, którą ja Wam polecam, właśnie z lnem, z prawoślazem, z podbiałem, z kwiatem wrzosu i z melissą, która działa też rozkurczowo. Następnie, kochani, poprzez to właśnie, że ma to działanie uspokajające, może mieć zastosowanie w początkowych stadiach nadciśnienia tętniczego i w miażdżycy, też ze względu właśnie na sole mineralne. No i przez to, że pomaga nam oczyszczać krew i po prostu tonizować ciśnienie. I tutaj też nerwica serca, jak najbardziej takie kołatanie, uczucie niepokoju, też jest polecana dla kobiet w okresie menopauzy. Pomaga też właśnie w takich migrenowych bólach głowy. I tutaj, kochani, możecie sobie taką indywidualną mieszankę najlepiej właśnie skomponować, ale możecie na przykład kwiat lipki połączyć z kwiatem bzu czarnego, który działa też oczyszczająco, odtoksyczniająco. Tutaj mogą też przydać Wam się kwiaty głogu, oczywiście serdecznik na serce, bo to jest unikalne zioło, które będzie tutaj działało rozkurczowo na mięśnie gładkie, ale też przede wszystkim tutaj na neurony wchodzące nawet w pień mózgu, ale to tak jeszcze o serdeczniku Wam kiedyś powiem osobno. I tutaj możecie też, kochani, dodać arnikę górską na przykład, czy pięciornie gęsi, są tutaj takie właśnie mieszanki. Możecie też lipkę połączyć sobie po prostu z koskiem lekarskim, z rumiankiem, z szyszką chmielu i stworzyć swoją właśnie taką mieszankę uspokajającą, nasenną, rozkurczającą, rozluźniającą. Dlaczego, kochani, ta lipka jest taka cenna? Bo zobaczcie, tak jak Wam już mówiłam w filmikach na temat krwawnika czy bratka, bardzo dobrze zastępować leki po prostu ziołami ze względu przede wszystkim na dobro całej naszej planety, nie tylko nasze indywidualne, bo zobaczcie, wszystkie leki są w opakowaniach plastikowych i wiemy, że mają też skutki uboczne, czy to paracetamole, czy inne takie leki, tu będę może omijała nazwę, ale wiecie, że one zawsze mogą mieć jakieś skutki uboczne. Czy na przykład zwykła aspiryna, prawda, może Wam tutaj właśnie podrażniać śluzówkę przewodu pokarmowego, a lipa odwrotnie, może Wam tu pomagać zgajać. Tutaj oczywiście też, jak wiecie, w przeziębieniach możecie mieć też biegunki i różne takie dolegliwości żołądkowe, o czym macie już w filmikach na temat jelit, ale lipka Wam się właśnie wtedy sprawdzi z tym uspokajającym, rozkurczowym rumiankiem wspaniale i z lnem, który też tak właśnie
uspokaja, ale też powleka przewód pokarmowy i drogi oddechowe. Także kochani, oczywiście nie możemy też zapominać o miodzie z lipy. Jest to cudowny miód, w ogóle jak każdy miód, a ma też swoje indywidualne zastosowanie ze względu na to, no, w przypadku jakie kwiaty tam występują, ale właśnie miód lipowy to jest taki miód polecany głównie na zaziębienia i na serce, bo ma też te właściwości właśnie przeciwzapalne, przeciwgrzybicze też, pomimo że jest słodki. Jeżeli oczywiście korzystamy z niego z umiarem, połączymy go na przykład tutaj z propolisem, czy z pyłkiem pszczelim, bo ja często robię też taką właśnie mieszankę, wystarczy dodać na słoiczek miodu kilkanaście kropli propolisu, dwie łyżki pyłku kwiatowego i stworzyć taki niesamowity właśnie specyfik na zaziębienie. Jeszcze kochani, dzisiaj tak to do mnie przyszło, że taka lipa, zobaczcie, oprócz tego, że jest niesamowita w ziołolecznictwie, to jest wspaniałe drzewo, które oczyszcza powietrze i jego działanie jest na kilkanaście metrów, dlatego kochani, tak bardzo zawsze no, proszę Was, żebyśmy otaczali wielką miłością i tutaj wdzięcznością rośliny, bo zobaczcie, że to rośliny no, w niesamowity taki sposób, korzystając ze światła słonecznego, potrafią no, po prostu węgiel, azot czy minerały występujące w glebie przetransformować do takiego poziomu, że my będziemy z tego potem korzystać w formie po prostu najwspanialszego dla nas pokarmu. Także zobaczcie, że rośliny tak naprawdę to jest nasze być albo nie być, bo z tkanek roślinnych potem oczywiście w wyniku wiadomo skomplikowanych tutaj procesów powstaje po prostu nasze ciało i też ciała oczywiście też zwierząt roślinożernych, ponieważ no wiadomo niektórzy jeszcze spożywają pokarm od zwierzęcy, ale nie byłoby to możliwe, gdyby te zwierzęta nie korzystały z roślin. Także kochani, dbajmy o jakość powietrza, o jakość gleby i o jakość wody. Jak to mówi zawsze moja dusza, dla nas i dla roślin jednako. Także kocham Was i życzę Wam przede wszystkim zdrowia. Mam nadzieję, że tym króciutkim filmikiem zachęciłam Was do picia wspaniałej herbatki pachnącej tutaj właśnie z lipki. I wszystkiego, wszystkiego dobrego.